Dominika Wielowiejska, witam ponownie w studiu. Ewa Iwanowa, Gazeta Wyborcza. Agata Szczęśniak, przepraszam, OKO.press, Jacek Jabłkiewicz, Rzeczpospolita. Dzień dobry. Ja chciałam zacząć od konwencji lewicy, która się właśnie odbyła. Były wystąpienia Roberta Biedronia, Włodzimierza Czarzastego, Adriana Zandberga. I chciałam zapytać, jak oceniacie tę konwencję, jak oceniacie ten program, czy to było dobre wydarzenie, no i szanse lewicy na dobry lub, nie wiem, może niezbyt dobry wynik w wyborach. I może zapytam Agatę o to w pierwszej kolejności. No dobrze oceniam tę konwencję. Po pierwsze programowo. Myślę, że to jest taki całkiem spójny, porządny program socjaldemokratyczny, którego w Polsce brakowało. Całkiem podoba mi się ten pomysł lewicy na łączenie różnych pokoleń, czyli pokazywanie tego nie jak to... jak to próbowała robić na przykład sama Wiosna albo sama tylko Partia Razem, że jesteśmy zupełnie nowymi ludźmi, ale odwoływanie się też do tych, którzy mają jakiś sentyment, którzy mają przywiązanie do polityków starszego pokolenia. No i pokazywanie, że tak, my tu mamy z jednej strony na tym wozie lewicowym wieziemy doświadczenie tych starszych polityków i pomysły tych młodych polityków. Podobało mi się to, że konwencję rozpoczęły 3 kobiety, ponieważ powtarza się cały czas, że to jest tych 3 tenorów lewicowych, Biedroń, Czarzasty i Zandberg, a jednak na samym początku wystąpiły Beata Maciejewska z Wiosny, Anna Maria Żukowska z SLD i Marcelina Zawisza. Zresztą Marcelina Zawisza miała świetne wystąpienie na temat ochrony zdrowia, na temat dofinansowania leków i to jest w ogóle temat, którym ona się bardzo zajmuje. To ja trochę więc takiego dziękuję, bo tutaj Jan Śpiewak pisze, że zjednoczenie lewicy pod skrzydłami Czarzastego to reanimacja politycznego trupa, jakim było SLD, a jednocześnie wyrok śmierci na Wiosnę i Razem. No, sytuacja polityczna jest jaka jest. Mnie się wydaje, że ci liderzy partii lewicowych nie mieli wyboru. Jeśli chcą znaleźć się w parlamencie, to zjednoczyć się musieli. No, SLD to jest partia, która jest, która istnieje, która ma jakiś elektorat, która ma jakichś wyborców, która od wielu lat pracuje też bardzo mocno nad swoim programem. Ja nieźle znam ten program i to jest, no, to jest naprawdę porządny, socjaldemokratyczny program. Więc, no... Nie wiem, co Jan Śpiewak chciałby by zupełnie innego zrobić w tej sytuacji, w której lewica się znajduje. To jest, no nie znalazł znaczy, się w tym kręgu, jest tak, w każdym razie rozmowy się zakończyły porażką. To jest strasznie trudny wybór był dla polityków młodszego pokolenia lewicy. Połączenie się ze starszymi politykami SLD, ale Ewa na razie myślę, że okej. Okay. No ja mam też takie dosyć pozytywne wrażenia po tej konwencji, bo i myślę sobie też, że ten blok ma szansę tak naprawdę przekroczyć nawet próg 10%, biorąc pod uwagę to, w jaki sposób bardzo oryginalnie i bardzo szeroko podchodzi do wyborców, bo z jednej strony widać, że odwołuje się i chce odbierać elektorat PiS-owi. I tutaj wyraźnie można zauważyć te ukłony w stosunku do osób starszych, do osób, które mają problemy zdrowotne, do emerytów, a to jest elektorat, który ostatnio przyciągnął bardzo mocno PiS. To nie jest elektorat też stały, tak, PiS-u, więc to jest elektorat, o który warto walczyć.